Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam pierwszy oficjalny zwiastun nowego sezonu w Fortnite. Kilka dni przed sezonem 5, Fortnite na swoim Twitterze stoiał zapowiedzi nowych skinów w postaci zdjęć z maską Drifta, z brakiem Magnusa i tak dalej. I jesteśmy tutaj, już pod koniec 5 sezonu. I Epic, tak jak obiecało przed weekendem, rozpoczęło nam zlecać nowy skin nadchodzącego sezonu. Dzisiaj o 16:00 na Twittera Fortnite wstawili takie oto zdjęcie z opisem: wszystkie dobre imprezy potrzebują DJ-a, 3 dni do sezonu 6. Tym razem, zamiast samej maski, pokazali nam całą głowę oraz ręce i część bluzy skina. Wygląda na jakiegoś typu cyborga, ale z opisu wiemy, że jest DJ. Tak jak my mamy Deadmausa czy Marshmallow, to Fortnite'owy świat ma swoją DJ Cyborg Lamę. Dobra, nieważne. Możliwe, że będzie to skin za pierwszy poziom karnetu, tak jak ostatnio z maską Drifta, ponieważ w przypadku sezonu 5 nawet nowa okładka karnetu bojowego nie zdradzała nam skinów za 70 i 100 level. Co ciekawe, ta postać zdaje się być odblaskiem na lub wyłania się z kostki, co można potwierdzić, że inną postacią z kostki w karnecie bojowym będzie Dark Bomber, czyli mroczna wersja bombowych barw. Dajcie znać, co uważacie o tym skinie, a przypnę wam serduszka. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w szkole.